Tym razem kolarstwo torowe i to będzie challenge. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w kolarstwie torowym. I rozpoczynamy od Julity Jagodzińskiej, Klub Kolarski Tarnowia Tarnowo-Podgórne, pierwsza lokata. To właśnie ta zawodniczka, która za chwilę się powinna tutaj pojawić. No i również, szanowni państwo, kolejna w klasyfikacji indywidualnej Polskiego Związku Kolarskiego w roku 2016. To dokładnie Nikola Różyńska. Prosimy bardzo. I zapraszamy Paulinę Petry, Klub Sportowy Społem Łódź, kolarstwo torowe, pierwsza lokata w kategorii juniorka młodsza. No i za chwilę Adrian Tekliński, pierwsze miejsce w klasyfikacji podatkowej na rok 2016 tor w kategorii mężczyzn Open. Ale Adriana nie ma, Adrian reprezentuje Polskę na Pucharze Świata w Kolumbii. I aby jak najlepiej, proszę państwa, tam wystąpił dla naszej reprezentacji, a zapraszamy Daniel Staniszewski, Werwa Active JT, pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej, kolarstwo torowe, kategoria wiekowa mężczyzn poniżej 23 lat. I już wędrujemy do Szczecina. Mateusz Miłek wygrywa kategorię junior, wciąż tor. I szanowni państwo, tą grupę w kategorii junior młodszy zamyka Wiktor Richter, UKS Koźmijanka Koźminek. On oczywiście najlepszy, jeśli chodzi o tą kategorię wiekową. Prosimy go bardzo. Dodajmy tylko jeszcze Włodku, że Julita Jagodzińska oczywiście zdobyła, wygrała dwie klasyfikacje, bo wygrała klasyfikację również młodzieżową do lat 23. I prosimy bardzo członków zarządu Polskiego Związku Kolarskiego, pana Luciusza Wasilewskiego, jak i również pana Pawła Skorka o kolejną dekorację. Tym razem przypomnijmy to oczywiście tor w Challenge na rok 2016. Serdeczne brawa, bo to najlepsze zawodniczki, najlepsi zawodnicy w klasyfikacji sezonu. To oczywiście tor, zostańcie tutaj, nigdzie nam nie odchodźcie, bo za chwilę do was dołączy oczywiście kolejna nasza konkurencja. Łopku, zaczynamy. Od Kasi Niewiadomej, a więc tej nieobecnej. Ona wygrywa klasyfikację w kolarstwie szosowym w kategorii Open i wygrywa także klasyfikację w konkurencji do lat 23. A zapraszamy serdecznie Karolina Perekitko, toruński klub kolarski Pacific Nestle Fitness Toruń. Pierwsze miejsce w klasyfikacji oczywiście indywidualnej. Przypomnijmy, kategoria juniorka. I zapraszamy Martę Jaskulską, Ludowy Klub Kolarski Warmia Biskupiec, najlepsza juniorka młodsza. Szanowni państwo, za chwilę ponownie na tej scenie, bo ktoś może myśli, że Rafał nie punktuje. Nie, Rafał punktuje, ponieważ starty zagraniczne też zaliczają się do szalanżu. Zapraszamy go serdecznie. Pierwsze miejsce w tej klasyfikacji w kategorii oczywiście mężczyźni, Rafał Majka. Aktualny mistrz Polski ze Świdnicy. I prosimy już Alana Banaszka. On wygrywa kategorię do lat 23 CCC Sprandi Polkowice. A za chwilę zobaczymy kolejnego wspaniałego, zdolnego juniora. Klub sportowy Pogoń Mostostal Puławy. I oczywiście w juniorach tą klasyfikację roku 2016 wygrywa Filip Maciejuk. I prosimy Damiana Papierskiego. Sportowy Klub Kolarski Koźmijanka Koźminek wygrał kategorię junior młodszy. I prosimy Lucjusza, prosimy również Pawła, aby teraz dokonać tej kolejnej dekoracji, kolarstwo szosowe. Rok 2016. Przypomnijmy, jakżeż piękne nasze spotkanie i podsumowanie tego sezonu. Dekorujemy teraz kolarstwo szosowe i zostajemy oczywiście tutaj w komplecie
a za chwilę pozwolimy sobie... Jest Rafał, prosimy cię Rafał, abyś dołączył tutaj. Myślę, że ogromne przeżycie dla tych młodych, którzy mają dzisiaj przyjemność stanąć tutaj z naszym medalistą. No a za chwilę dołączy do nas oczywiście kolejna medalistka. Włodku, kolejna konkurencja. Kolarstwo górskie, cross country. I zapraszamy srebrną medalistkę olimpijską Maję Włoszczowską. Cross country, pierwsza lokata w kategorii panie, w kategorii open. Zapraszamy Maję, a w kategorii młodzieżowej do lat 23, proszę Państwa, cross country, w tej kategorii najlepsza zawodniczka klubu kolarskiego Superior Wałbrzych. Prosimy bardzo, Aleksandra Podgórska. I prosimy Magdalenę Zielińską, Sokół Kęty. Nie dodałem jeszcze, że Maja Włoszczowska reprezentuje Cross Racing Team, a Magda Zielińska, Sokół Kęty, wygrywa kategorię juniory. W juniorkach młodszych, proszę Państwa, tą, która jest numer jeden w tej klasyfikacji indywidualnej Polskiego Związku Kolarskiego, zawodniczka Miejskiego Klubu Sportowego, czyli MKS Polkowice, Wiktoria Kierat. Zapraszamy. I prosimy kolejnego zdolnego młodego kolarza, Maciej Jeziorski, cross country, kategoria open. I tym razem kategoria do lat 23, jeśli chodzi o cross country. Najlepszy w tej kategorii, jeśli chodzi o klasyfikację indywidualną Polskiego Związku Kolarskiego, to również klub kolarski Wałbrzych, Filip Helta. I jesteśmy w Skomielnej, Jarosław Żur. Żur to nazwisko już dużo mówi. On wygrywa w kategorii junior. I proszę Państwa, jeśli chodzi o kategorię juniora młodszego, dzisiaj tutaj tą klasyfikację i jego powinniśmy zobaczyć. KCP LZ Bieniasz Team, Łukasz Kalizanowicz. Prosimy o dekorację, prosimy, aby kolejna konkurencja została tutaj udekorowana. Przypomnijmy, kolarstwo górskie cross country. Dekorują Lucjusz Wasilewski, jak i również Paweł Skorek, członkowie Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. A to wszystko oczywiście za rok 2016. Prosimy, abyście troszkę tu nam się jeszcze przesunęli, bardzo prosimy, ponieważ jeszcze musimy tutaj, jeśli chodzi o szalanż, zmieścić kolejną naszą konkurencję. Kolarstwo przełajowe i zapraszamy Olga Wasiuk, klub sportowy Błękitni Kozie Głowy, elita pań, ona jest pierwsza, Olga Wasiuk. W kategorii do lat 23 numerem 1 właśnie w klasyfikacji została Rita Malinkiewicz. Zapraszamy serdecznie UKS Gudman Sokół Zator. I prosimy Patrycję Lorkowską, Kartuzja Kartuzy, wygrywa kategorię juniorka. W klasyfikacji juniorka młodsza Kinga Kalempkiewicz, klub kolarski, klub sportowy Azalia Brzuza Królewska. Prosimy bardzo. I prosimy najlepszego w kategorii elita panów, Mariusz Gil. W kategorii do lat 23 zapraszamy Marceli Bogusławski, MTB Silesia Rybnik. Natomiast w kategorii junior wygrał Paweł Kostrupski, Warmia Biskupiec. I w kategorii junior młodszy, szanowni Państwo, zapraszamy reprezentanta klubu olimpijczyk Szczekociny, Maciej Borkowski. Prosimy bardzo. Ja tylko od razu może lekko przeproszę za nieobecnych, ale no, sezon przełajowy trwa. Dlatego wiemy, że jutro wyścig 23 Bryksy Cross w Gościęcinie. No i ja podejrzewam, że jednak co niektórzy chyba szykują swoją właśnie formę na ten jutrzejszy start. Także proszę wybaczyć nieobecność niektórych zawodników. Ale prosimy bardzo o tą dekorację. I szanowni Państwo, flesze niech błyskają, bo to jest właśnie chwila dla tych, którzy chcą to uwiecznić, chcą to oczywiście sfotografować i brawo dla nich.
Dziękujemy Wam uprzejmie. Bardzo prosimy, abyście spokojnie zajęli swoje miejsca, a my przechodzimy do naszej kolejnej dekoracji. Najlepszym w rywalizacji o Puchar Polski kolarstwo torowe Julita Jagodzińska, Tarnowia, Tarnowo Podgórne, wygrywa elitę pań. I zapraszamy serdecznie kolejną z zawodniczek, Daria Pikulik, BCM Nowatek z Ziemia Darłowska. I jesteśmy w Grudziądzu, Aleksandra Tołomanow, kolarska sekcja Stal Grudziądz. Pierwsze miejsce w kategorii juniorka. W konkurencjach Omnium w kategorii juniorka numer 1 Wiktoria Pikulik, BCM Nowatek z Ziemia Darłowska. Zapraszamy. Paulina Petri z Połem Łódź, pierwsze miejsce w konkurencji sprint juniorka młodsza i wygrywa również konkurencję Keirin. I kolejną, którą tutaj zapraszamy, Aleksandra Trzebińska, to oczywiście uczniowski klub sportowy Koźmijanka Koźminek, jako juniorka młodsza. I znów jesteśmy w Grudziądzu, Mateusz Rudyk, kolarska sekcja Stal Grudziądz, pierwsze miejsce w kategorii Open, w kategorii w konkurencji Sprint. A bardzo prosimy do dekoracji Bogdana Rzepkę, wiceprezesa Polskiego Związku Kolarskiego i członka zarządu Dariusza Banaszka. Również zapraszamy członka zarządu Marka Truchana. Bardzo prosimy, panowie. I wciąż, mili Państwo, rywalizujemy na torze. Konkurencja Keirin Open. I tu pierwszy w Pucharze Polski jest Patryk Rajkowski, uczniowski klub sportowy Mróz Kolnago Jedynka Kurnik. I kolejny, który pojawi się tutaj na tej scenie, Michał Rzeźnicki, ludowy uczniowski klub sportowy Trójka Piaseczno. Przypomnijmy, kategoria mężczyzn Open, konkurencja Omnium. Zapraszamy. I jesteśmy w Kaliszu, Szymon Krawczyk, mistrz świata i także zwycięzca w kategorii juniorów w wyścigach o Puchar Polski w kategorii Omnium. I kolejny z zawodników, Dawid Jankowski, grupa kolarska Piast Szczecin. Zapraszamy go serdecznie, to oczywiście kategoria junior. I Cezarego Łączkowskiego prosimy z toruńskiego klubu kolarskiego Pacific Nestle Cycling Team. Wygrywa kategorię junior młodszy w sprincie. I ponownie przed nami tutaj Damian Papierski, UKS Koźmijanka Koźminek. To oczywiście końcowa klasyfikacja Pucharu Polski w konkurencji Keirin. Zapraszamy go serdecznie. Junior młodszy. I prosimy Kacpra Walkowiaka, Kopernikus Toruń, najlepszy w Omnium, kategoria junior młodszy. I bardzo prosimy pana wiceprezesa, jak i członków zarządu o dokonanie tej kolejnej dekoracji. Przypomnijmy, to oczywiście tor. Brawa, szanowni państwo, dla nich dzisiaj tutaj na naszym torze w Pruszkowie. No i oczywiście chwila też dla fotoreporterów. Dziękujemy uprzejmie.
i zapraszamy najlepszych w klasyfikacji Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Martyna Klekot, klub toruński, klub kolarski Pacyfik, wygrywa kategorię pań, kategorię Open. Martyna Klekot. Kolejna, którą tu zapraszamy, to najlepsza juniorka Aurelia Nerlo. Bardzo prosimy, LKS Atom Box Mety Dzierżoniów. I zapraszamy Martę Jaskulską, Warmia Biskupiec, najlepsza w kategorii juniorka młodsza. I proszę Państwa, w kategorii do lat 23 Patryk Górecki, klub sportowy Pogonie Mostostal Puławy. I już pędzi Przemek Kuświk, Towarzystwo Kolarskie Kalisz, najlepszy w kategorii juniorów. I Damian Papierski, zapraszamy go serdecznie, junior młodszy i oczywiście numer jeden w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski, jeśli chodzi o kolarstwo szosowe, Koźminianka Koźminek. I bardzo prosimy o dekorację Bogdan Rzepka, Marek Kruchan, bardzo prosimy Dariusz Banaszek. Proszę Państwa, przypomnijmy szosa, Puchar Polski. Brawo dla teraz tych, którzy są tutaj na tej scenie. Ogromne brawa. A my przechodzimy w Łotku do BMX-ów. BMX Racing, konkurencja rozwijająca się i zapraszamy Agnieszkę Gacek, Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego Lublin. Pierwsza w Pucharze Polski pań w kategorii Open. Zapraszamy również Urszula Mendes, pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski BMX. Bardzo prosimy, kategoria juniorka. Gustaw Dondela, to Wadowice, klub Lotto Aquila Wałbrzych, elita mężczyzn, pierwsze miejsce w kategorii Pucharu Polski BMX Racing. I kolejny reprezentant Lotto Aquila Wadowice, tym razem kategoria junior, zapraszamy Szymon Biadacz. I w tej konkurencji listę zamyka Wojtek Gnojek, klub sportowy Born Bike, wygrywa kategorię juniorów młodszych. I bardzo prosimy, aby dokonać teraz dekoracji właśnie zawodników z Pucharu Polski. Bardzo prosimy do pierwszej linii. Andrzej Bartosik, który realizuje na pewno piękny film z dzisiejszego podsumowania, zaprasza na pierwszą linię tych, którzy są w tej chwili dekorowani. Kolejne brawa, przypomnijmy, to oczywiście konkurencja BMX. Brawo dla nich. I przechodzimy w Łotku do kolejnej konkurencji, a oczywiście wy tutaj zostajecie razem z nami. Kolarstwo zjazdowe, Elżbieta Figura, zapraszamy Katowice, panie konkurencje, kategoria Open, kolarstwo zjazdowe, Elżbieta Figura. I zapraszamy Sławomir Łukasik, przypomnijmy tym razem elita mężczyzn numer jeden, jeśli chodzi o klasyfikację końcową Pucharu Polski, prosimy go bardzo, Sławomir Łukasik. I Jakub Żbikowski, niestowarzyszony, kategorię junior wygrał. I kolejnego, którego zapraszamy, kategoria Masters 1, Aleksander Wieczorkiewicz. Prosimy bardzo. I Dominika Pycia, kolarstwo zjazdowe, kategoria Masters 2. W tej kategorii Dominik Pycia jest najlepszy. I prosimy wiceprezesa i członków zarządu, aby teraz właśnie dokonać dekoracji kolarstwo zjazdowe.
I prosimy uprzejmie również nagrodzić brawami tych zawodników, jeśli chodzi o klasyfikację Pucharu Polski. I przechodzimy, Włodku, do kolejnej konkurencji. Kolarstwo górskie, cross country, maraton. Zapraszamy Magdę Sadłecką, Eurobike Electric Kaczmarek Team. Wygrywa kategorię pań. I proszę Państwa, w kategorii mężczyzn zapraszam Mariusz Kozak, JBG2 Profesjonal MTB Team. Prosimy bardzo. I mkniemy od razu do kolarstwa przełajowego. Bardzo proszę, Włodek. I prosimy Olgę Wasiuk. Wygrywa w kategorii elita pań. Klub Błękitni Paula Trans Kozie Głowy. Jeśli chodzi o Puchar Polski, kategorii dla 23, Rita Malinkiewicz, UKS Woodman Sokół Zator. I Patrycja Lorkowska, najlepsza juniorka Kartuzja Kartuzy. I w kategorii juniorka młodsza, Kinga Kalempkiewicz, Azalia Brzuza Królewska. I Marceli Bogusławski, Silesia Rybnik, najlepszy w kategorii do lat 23. W kategorii junior, Dawid Jona, grupa kolarska Gliwice. Junior młodszy, to ten najlepszy, to Wiktor Richter, Koźminianka, Koźminek. I Wiktor chyba jest, spokojnie, chyba jutro jedzie na wyścig przełajowy, a więc się nie spieszy, bo widzę, że idzie do nas tutaj, natomiast jednak ci, o których tutaj wspominaliśmy i czytaliśmy o nich, no są w tym momencie, jestem przekonany, już w Gościęcinie, to oczywiście województwo opolskie. Prosimy bardzo, aby teraz przekazać również tutaj na ręce Wiktora, a my na pewno jutro, mając na uwadze Gościęcin, przekażemy oczywiście te piękne statuetki. Szanowni Państwo, brawo dla tych konkurencji, które stoją przed Państwem, i ogromne słowa uznania i gratulacje dla Was, i przyszły rok, oby również był zwycięski. Dziękujemy uprzejmie i Szanowni Państwo, zróbmy sobie taką chwilę oddechu. Zapraszam oczywiście bliżej tutaj do nas i bardzo bym prosił. Mamy naprawdę bardzo fajny teledysk. Śmieszny. No, zaraz będzie tu jakimś bliskim polom. Bliskim polom. Puść na głowę. Cześć. On na listie i podpisał bukałkie. Budzie słońce. Wesoła. Ciao. No co śpiewamy? Jedzie, jedzie, jedzie. Na pole. Dajcie mu kopniaka, na szczęście już od rana się spala za Marcina. Powodzenia, trzymaj kciuki. Helena Białopłocka, znasz taką panią? Macie się mnie Nawet nie wiem, że ja mam z swoją żoną taki kontakt już. Aby nie za bliskie. Ja powiem szczerze tak. Ten medal, który zdobyłem w Rio, chciałem go zdobyć i musiałem go zdobyć, bo moja małżonka mi kazała go zdobyć, więc... Wyszło lepiej niż oryginał. To jest numer startowy Rafała Majki, bo organizator nie zadbał o to, żeby był, także ale musieliśmy to sobie sami poradzić. Zajęta, może mi nie przeszkadza, bo obiad nie wiem, czy ten goły od ciebie chce. Zobacz, jak się czeka. Który to jest goły? Gdzie on jeździ? Rafał, opowiedz o wrażeniach z tego wyścigu. Yeah, I think so, the tactic is... Tak, to jest właśnie to. Pozdrawiamy wszystkich. Wypnijcie, ale na serio, żeby ostatnio nie lecieli. No, wypnijcie, pamiętaj. Dziękuję.